Wkłady zespół gospodarzy, bramkarze Tomczyk, Rzepiński, pierwsza piątka Kiliński, Bielicki, Barański, Sochacki, Puchalski, druga piątka Rzepiński, ponownie jednak wraca w jego posiadanie i rozpoczyna się akcja ofensywna. Dobre zagranie, świetne uderzenie, ale prosto w bramkarza. Tym razem Brenek ponownie nie dał się zaskoczyć. Jest bramka! No wreszcie udało się pokonać bramkarza Capital z Warszawa. Dobre uderzenie. Dobra akcja w wykonaniu bydgoskiego zespołu, a zdobywca... Ale Artur Bielicki już wszedł w jego posiadanie, choć traci równowagę i ponownie stwarza sytuację dla zawodników z Warszawy. I bramka! Igor Tomczyk zostaje pokonany, jednak udało się wykorzystać okres przewagi zespołowi Capital z Warszawa, a tym samym wyrównać spotkanie na stan 1-1. Udałoby mu się pomknąć, ale jednak nie i już w ofensywnej akcji zespół Capital z Warszawa ponownie. Troszkę pasywna postawa w tej chwili zespołu BKS-u, mało ruchu wśród zawodników. No i widzimy, jak duży błąd popełnili obrońcy zespołu BKS-u, zostawiając osamotnionego gracza zespołu Capital z Warszawa, którego udało się namówić przed poprzednim jeszcze sezonem do tego, żeby przygarnął sekcję hokeja na lodzie. I bramka! Świetne, świetne zagranie. Maciej Matusiak trafił krążek lecący w powietrzu i udało mu się skierować go do bramki Filipa. 19 sekund do zakończenia tej drugiej tercji spotkania. Sławomir Lidz wygrał wznowienie i od razu uderzenie tutaj. Kamila Kunickiego. Jeszcze bramka! Świetne uderzenie, no kapitalna akcja. Sławomir Lidz rozprowadził tam całą tą akcję. Przejął zespół Warsaw Capitals, jak mówiliśmy, założony. Świetne podanie, Maciej Niedzielski, sam na sam, praktycznie rzut karny. I bramka! Maciej Niedzielski! 4-2 dla zespołu BKS-u, no i troszkę chyba to uspokoi sytuację. Świetnie Barański, no wyrwał się tutaj kapitalnie sam na sam, zobaczymy jak wykorzysta i bramka! Kapitalna akcja w wykonaniu zawodnika BKS-u. I mamy 5-2. Mateusz Barański zdobywcą piątej bramki dla zespołu BKS-u. Od własnej tercji. Oj! No, fatalny błąd teraz Remigiusza, przepraszam, Igora Tomczyka, który skutkuje utratą trzeciej bramki. No, takie rzeczy nie powinny się tutaj zdarzać. No i ale... 3-1 pomknęli tutaj bydgoszczanie w akcji, no, ale zobaczymy, Młynarczyk. Jest bramka! No, świetnie rozegrana akcja. Michał Sochacki znakomicie obsłużył Szymona Kilińskiego, no i ten ostatni zalicza szóste trafienie w tym meczu. Koniec spotkania, proszę Państwa, i historyczne wydarzenie ma miejsce na toruńskim Tortorze. Zespół BKS-u reaktywowany po wielu, wielu latach niebytu hokeja w Bydgoszczy cały czas rozgrywa swoje pojedynki na gościnnym lodowisku w Toruniu, odnosi sukces, szóste zwycięstwo w rozgrywkach drugiej ligi grupy północnej.